Siemanko, Iska, z tej Cinematy, witam was w kolejnym odcinku naszej serii z American Truck Simulator Multiplayer. No i dzisiaj ze mną jest Borat w tle, Siema. jak zwykle, bo nikt nie ma serca, żeby kupić tę grę z mojego teamu. Wszyscy kupują jakieś Rainbow Six, Battlefield 1, a nikt nie chce kupić Amerykana, więc muszę sobie jeździć sam, jak zwykle. Ale to nic, bo CB Radio ma zasięg aż do domu Borata, więc możemy sobie porozmawiać, dobra. I teraz tak, zapomniałem, nie wiem czy ta przyczepa jest podpięta czy nie. Znowu siadłem na konkurencyjną markę, tak, Peterbilda. Też już rozbudowane na maksymalną tutaj kabinę. Przed nami 500 mil, coś koło tego. I też jak zwykle cysterny. Dzisiaj 3 osioła cysterna, właśnie tą chciałem w ostatnim odcinku pokazać, ale coś nie było. Ona chyba jest kilkusektorowa nawet, bo widzę, że tu każda rura pewnie albo żeby spuszczać wszystko szybciej, co staje beczki przez kilka rur, albo jest po prostu kilka sektorów do zalania. I przypuszczam, że to prędzej będzie z tymi sektorami sprawa leżeć. Aha, właśnie, tu są stopki opuszczone, czyli nie jest podpięte. A korbkę mamy z drugiej strony, trzeba szybko obgonić. Mamy dzisiaj dużo mil do zrobienia, także dużo ten odcinek przypuszczam, że zajmie. O, jest korbka. O, właśnie. Dobra, podciągnięte. To teraz można śmiało wsiadać. Jeszcze tylko szybko na GPS-a pokażę trasę. Wyjeżdżamy z Prim i to w sumie jest, mogę powiedzieć, ostatnia trasa, którą nagrywam z Amerykana, bo po tym odcinku 20 już kończę. Jedziemy do Oakland i wracając do tego tematu, wyruszam z okolic miasta, z których zacząłem grać, bo zacząłem grać właśnie w Las Vegas, pierwszy raz się pojawiłem i jeszcze nawet nie swoją ciężarówką, tylko pracodawcy jeździłem właśnie krótkie trasy z miasta do miasta. I to właśnie z tego miasta zacząłem i koło tego miasta też skończę nagrywać, więc tak się fajnie powiązało. No i my wyjeżdżamy z Chemis, także ja już tutaj wsiadam, odpalam. I muszę wam przyznać, że tutaj jest o wiele lepszy widok na naczepę, bo mimo że tutaj mamy te takie lusterka, których nie za bardzo, za którymi nie za bardzo przepadam, to w Peterbildzie widać o wiele więcej w tych lusterkach niż w Kenworthie. Więc uznajemy, że tutaj mi będzie wygodniej jeździć z tymi naczepami. Nie żeby w tamtym było mi źle, ale wiecie. Komforcik pracy też podstawa. Rzucimy na dwójkę, żeby tam za bardzo nie potrząść, bo w sumie coś tam łatwopalnego wieziemy jak zwykle. Tak to już jest na cysternach. Teraz delikatnie wyjeżdżamy. Dobrze, że nikogo nie ma, bo mi teraz tak ścina ten zakręt, ta przyczepa właśnie, żebym zachycił normalnie cały rządek ludzi, jakby tylko stali. Na szczęście jesteśmy na trybie multiplayer, gdzie nie ma bezmyślnych botów. I na trybie multiplayer są na tyle niektórzy ludzie mądrzy, że potrafią stanąć trochę wcześniej, bo widzą, że... W sumie sami wiedzą, bo sami mają podobne sytuacje pewnie w tej grze, że... ich naczepy też tak zachodzą. Więc w tej grze, no... Jeżeli macie zamiar kupić, to pamiętajcie o tym, że nie jesteście sami na drodze i trzeba się czasami trochę wcześniej zatrzymać, bo te naczepy... Tak jak teraz na przykład, ja muszę wyjechać trochę na ten pas, żeby spokojnie wjechać tutaj. No a jeżeli tutaj by były jakieś ludzie, też bym się wyrobił, ale wtedy by mi naczepa ścięła trochę tam po tych krzokach. Tak bym nie chciał. W sumie to taki smuteczek trochę, nie? Czemu? Że już kończysz serię. Oj tam, coś się kończy i zaczyna, tak? Tą serię prowadziłem chyba mniej więcej rok. Nawet nie wiem, czy nie krócej. Bo... No. Może troszkę dłużej. Może i, no nie wiem, ale... Mam wszystkie, prawie wszystkie DLC, jednego DLC do Amerykana nie mam. To jest to świąteczne. Myślałem, że na święta będzie przecena, a była przecena przed świętami, ale myślałem, że na święta będzie jeszcze większa. Ale się okazało, że na święta zdjęli przecenę i trzeba było jeszcze więcej płacić. Więc niestety nie dałem się wkopać marketingowi, myślę sobie, poczekam do następnych świąt. W sumie tak się nic złego nie dzieje. Tutaj zimowego klimatu nie za bardzo czuć, bo to jednak jest Ameryka, u nich to robią wielkie halo z 5 cm śniegu. Już drogi nieprzejezdne i tak dalej. Więc... Znaczy sam też stanę, gdzie są przyzwyczajeni do śniegu. Tak, my tutaj w Polsce. Ale... Oni z tego za bardzo według mnie krzyk robią. Założyć zimówki i po 5 cm spokojnie zajeżdżą ten śnieg, to nie, już tragedia, już się auta ślizgają. No, ale to nie jest tak, że wszędzie jest ten, bo na północy jest gorzej niż u nas.
No ale on, tamci są przyzwyczajeni do tego, tak? Oni tam wiedzą, że tam muszą mieć zimowe opony, muszą mieć dobre pługi na zimę, a jak nie wiem, tam w tych okolicach dużych miast spadnie 5 cm, to już ludzie jak z tych, to tutaj często w Amerykanie, nawet tutaj w Amerykanie są takie miasta, że albo jak ktoś grał w San Andreas, a przypuszczał, że większość z nas, no to tam były takie miasta, że były światła, i potem było znowu w dół, znowu były światła, znowu w dół, takie po prostu takie schodki były. Miasto to na takiej budowie takich schodków. No i ja często widzę takie filmy na YouTubie czy gdzieś, że po prostu ludzie hamują. Kolego, co ty tutaj robisz? Na wariat po prostu. Wracając do tematu. No, oni robią podstawowy błąd wszędzie, że zaciskają hamulec na hama na całe. I próbują skręcać. I w momencie, kiedy oni zaciągną hamulce, wszystkie cztery koła stoją w miejscu i skręcają, to auto jedzie dalej do przodu. Dlaczego? No jakby popuścili trochę tego hamulca, koła by zaczęły się obracać, to może by skręcili w to prawo czy lewo, gdzie tam sobie życzą. Ale jak oni trzymają cały czas na hamulcu, taki podstawowy błąd popełniają, no to ten. To widać, że nie są przyzwyczajeni do śniegu. Może jeszcze by mieli jakieś zimówki, to ten śnieg by jeszcze tam coś tam by przyhamowali, no ale tak to. Jak już lecą. No, 55 osiągnięte, 7 biegiem, a pojedziemy trochę ekologicznie, zrzucimy mu na 8. Tempomacik zarzucimy jeszcze raz. Dobra, o, prosta droga, o, taka dróżka. I tutaj już są ludzie, którzy robią tragedię, bo tam później jest znowu pod górkę, czyli pewnie tam będą, tu będą fajnie się rozpędzą, a pod górkę już nie każdy wyjedzie. Tutaj zaczną hamować, koła się zablokują, no i tutaj, tu, w tym właśnie miejscu, gdzie teraz wjeżdżam, tu byłaby kraksa jak nic. No ale co poradzisz? A ty co tam robisz, bo miałeś rysować, słyszałem. Przed odcinkiem się chwaliłeś, że masz rysować. I co? Chyba do tego. Chyba sobie odpuścisz, nie? Jednak wracasz, dobrze. Nie. No i fajnie. Wiesz co, dziwi mnie, jakim cudem tutaj jest w tym moim Peterbilt'zie, tutaj w prawym górnym rogu nad Cybikiem jest zaślepka plastikowa i to są nawet chyba śrubki, nawet te, nie? Krzyżyki są nawet, czyli no, krzyżak jest. I tak ciężko było wykręcić te cztery śrubki i wsadzić tam to radio? Trzeba już było na taśmę kleić pod spodem? Co, tam się nie mieściło? Nie ma europejski standard, to co, do amerykańskich już nie wchodzi, że musieli pod spodem przykleić na taśmie? Ewidentnie, no. Co poradzisz? No, a tak nawiązując, to ten... Majster robił. No właśnie, właśnie widzę, no. Owiewki fajnie założył, pomalował też w miarę fajnie. No, ale... Radio to już tak chyba brakło mu. Albo krzyżaka nie miał, albo coś, nie chciało mu się iść tam do zestawu, to... Na taśmie przykleił. I wziął za robotę. No i dobra. I nawiązując... Ta ciężarówka, ten Peterbilt jest bardzo podobna wersja w Farming Simulator 17. Ta najbardziej rozbudowana ciężarówka, największa ciężarówka w farmingu ma markę Lizard, to jest ta żółta. Znaczy tam można kolor zmienić, ale wiadomo, na zdjęciu ma kolor żółty. I jak tamtą jeżdżę, to identyko ten sam widok. Może zegary nieco inaczej tam są poukładane, chociaż wydaje mi się, że w miarę podobnie. Tam tylko tutaj widać dźwignię taką bardziej, tu w tym miejscu, bo tam widać, że tam jest jednak ręczna skrzynia. Tutaj chyba mam w tym momencie, no, jeżdżę na ręcznej, ale tutaj chyba w tej ciężarówce tak wizualnie to mam chyba automata, bo nie widzę tutaj dźwigni od biegów, a w farmingu tutaj już dźwignia od biegów jest, taka nawet dość pokaźna. I co jeszcze? O, nawiew. Z przodu, o, balonik. Dobra, bo się rozpraszam. Z przodu światła mają taki charakterystyczny kształt. Ja te światła zmieniłem na takie bardziej okrąglusie, ale one mają, tak kobiety czasami rzęsy zawijają, to tak samo ten model ma tak, ma możliwość zamontowania takich lamp z przodu, że one są takie fikuśne, fajne, wygięte, takie
No i podobne, identyko światła są też w Farmingu, więc widzę tutaj mocne powiązanie do tej marki. Tam tylko brakuje najbardziej, albo nie najbardziej, tego przedziała na środku, że jest to dzielenie szyby. Tylko nie wiem, czy to jest właśnie, ja to zakładałem, czy to już było w standardzie, to dzielenie szyby, czy to można zdjąć. Mi to nie przeszkadza, ale w Farmingu tego nie ma. Być może to też są jakieś bliźniacze modele, że powiedzmy model później już miał to montowane, model wcześniej nie miał tego montowanego, więc tam może być jakieś malutkie powiązanie. Ale ja tutaj widzę duże podobieństwo. Jesteśmy zatankowani, 500 mil przed nami, czyli tak gdzieś myślę, że do 40 minut powinniśmy się wyrobić. Do No i zobacz. 40 aż? To wytrwają twoje widzowie? Czy podzielisz na dwa odcinki? Nie no, jeden zrobię, nie będę ostatniego odcinka dzielił na dwa. No, trochę zejdzie, ale to dlatego, że uparłem się, że wezmę tą naczepę, nie będę brał krótszej, bo można było wziąć krótszą. Ale ja się uparłem, ja jeżdżę na cysternach, mi się to podoba i tak zostaję przy tym. O, tu zaraz chyba kolega zjeżdża, czy on tam awczy? Chyba awczy, czy jedzie w końcu? Popatrzmy. Chyba stoi. Jakby jechał, to warto czasami zjechać na ten lewy pas. O tym też pamiętajcie, bo nie każdy to robi. A jak się już taką ciężarówką fajnie z górki rozpędzi, to łezka wokół się kręci, jak trzeba później hamować. O, taki Dawid, to wiesz, on się nie przejmuje, on jedzie, ale on jedzie 120, więc no. On tam ma. A swego czasu tutaj, bo w Eurotrucku nie bardzo idzie ciągnięcie Skodą naczep. Tutaj w sumie tak samo, ale tutaj są takie jednoosiowe naczepy, króciutkie bardzo i je z kodzianką ciągnie się bardzo dobrze. Nie chcę was do tego nakłaniać, nie próbujcie, ja sam nie próbowałem, ale spotykałem się z dużą ilością osób, którzy po prostu mnie tak mijali. Jechali te 120-140 tą Skodą i dawali z tą najkrótszą naczepką i tak se kursowali. No, jest to jakiś sposób na życie, ale na pewno nie jest to realny sposób na życie. Mi to przynajmniej nie przypadło do gustu, no bo to jest w sumie gra o ciężarówkach, gdzie powinniśmy jechać ciężarówką, a Skodę tutaj twórcy dodali tylko na fazie tego, żeby ludzie sobie jeszcze mogli bardziej umilić grę i robić jakieś konwoje z tymi pilotami. Policji nie dali do ruchu i bardzo dobrze, bo by się ludzie zaczęli jeszcze bardziej w to bawić, to blokowanie ruchu to już no byłoby trochę ciężkie. Niech lepiej policją się zajmie administracja, to jest fajna myśl. Szkoda, że do Amerykana nie zrobili takich pick-upów, jak są w Stanach, że przed konwojem jedzie jakiś pick-up i to by było naprawdę fajne. Tylko zrobili tutaj też te Skody. Tutaj, bo Skody są dlatego, że, znaczy nie Skody, tylko Scout, bo takie jest oficjalne założenie z Eurotrucka. Je się wiezie na tych platformach i oni właśnie ten model Scouta wzięli, żeby było powiązanie do gry. Tutaj właśnie wiezie się te pick-upy i mogliby te pick-upy nawiązać do gry, no ale to wiadomo, to trzeba wymodelować, to trzeba zrobić. Skodę mieli pod ręką, no tych pick-upów przypuszczam, że też jakieś tam są już do pobrania, ale o, tu policyjka stoi, znaczy pana w sumie nie ma, pewnie poszedł gdzieś w krzaki. Ale motor stał. Fajne na pączki, co amerykańscy ci Fajne. robią. No tak, donaty, kurde. Ale są tutaj, wiesz, jak się Amerykańscy jeździ przez donacy miasto, to robią. są tutaj takie duże okrągłe pączki na tych punktach informacyjnych. Znaczy nie, na tych billboardach, o, tak można. To takie 3D No. poczucie, albo jest taki można powiedzieć, bufecik, nie? I też jest taki duży ponczuś. Albo auto hot dogi, to u nich jest klasyczne. Oni sobie już wyrobili, także nawet w tych filmach czasami tak specjalnie są już te dawane takie efekty. Tu pod górkę? Nie, tu na prosto. To jeszcze mu nie zmieniam przełożenia, on sobie da radę. Czy ona? On. Bo to jest Peterbilt. To on. Też Kenworth też jest on. Scania to jest ona. Volvo to jest ono. Nijakie. No bo czekaj. On Volvo, ona Volvo, ono Volvo. No to On. nijaki pasuje, no. Bo jest na O, no to u nas jest zawsze tak. Znaczy Volvo jest na V. Na O się kończy. Chodzi tu o A, końcówkę, a nie o o te. końcówkę, dobra. Bo ty powiedziałeś, że jest na O, no to myślałem, że chodzi o początek. No ale chodziło mi o końcówkę. No to teraz wszystko jasne. Zwracam honor.
50. O nie, zmienimy. Jednak trzeba mu trochę zmienić przełożenie. Janka. Nie interesuj się. Tutaj w tym Peterbildzie mam troszeczkę słabszy silnik. Jest maksymalny zamontowany, ale wydaje mi się, że o ile dobrze pamiętam, on jest nieco niższych parametrów niż ten z Kenworta. Ale mimo to ładnie brzmi. Silnikowy, zobaczmy. Też ładnie brzmi. Ja mam jeszcze dźwięki z gry ściszone ze względu właśnie na to, że nagrywam i zawsze te dźwięki z gry muszę praktycznie na 10-20% sobie przyciszyć. Bo jak jest głośniej, to potem nie słyszycie albo mnie, a jak ja sam siebie potrafię podgłośnić, to potem narzekacie, że nie słyszycie Borata albo Dawida, albo że znowu Dawid, albo Borat raczej nie, ale Dawid ma często przestery. Ale to już nie jest z mojej winy, to już jest mikrofon Dawida. W sumie ja ten sam mikrofon miałem i jakiś problem z nim nie miałem, tylko on go chyba jeden taki miał, popsuł, drugi taki ma i chyba też go popsuł, bo takie przestery na nim są, że no. Szkoda gadać. Ile nawet docelowo został? Ten mój mikrofon kiedyś, co miałem niezawodny. No. Tak, do tej pory wiesz, on jest dobry. Do tej pory dobrze się, znaczy różnicy takiej widać tylko, że trochę czyściej cię słychać na tym nowym mikrofonie, bo ty masz jego majka, on jest pojemnościowy, tak jak mój, zresztą teraz Samsung. W sumie te same firmy, tylko mój jest taki troszeczkę bytszy bardziej. Twój jest, można powiedzieć, taką miniaturową wersją. No to jest fajne, jakbym ja coś nagrywał, nie? To wtedy widać różnicę, niestety jak się nagrywa, jak ty nagrywasz, to... No to troszeczkę zniekształca, bo wiadomo, Discord, chociaż Discord ma to o wiele lepiej niż Skype czy tam TeamSpeak, ale i tak no, jednak jest to zniekształcenie. Lepiej, tak jest to zniekształcenie, ale i tak jest was słychać o wiele lepiej. Znaczy ciebie jest fajnie, jak ty coś powiesz cichutko, to jeszcze jest w miarę wyraźnie słychać. Jak Dawid coś powie cichutko, to się zmiesza z tłem i tego nie ma. Raz wykoksiliśmy jego mikrofon tak, że go było nawet fajnie słychać. Ale on to popsuł. Więc... ja już z tym człowiekiem nie chcę współpracować. Ja mu mówię, daj zrobimy format, nie będzie ci zacinał komputera. No, zrobiliśmy format. Potem mówię, daj zaktualizujemy do 10, to będziesz miał update'y, bo tak to miał problemy z Frywellem. Nie mógł się połączyć z Hamachi i tak dalej. No w sumie teraz już z Hamachi nie korzystamy, ale kiedyś korzystaliśmy i... i on na Hama nie chciał zrobić nic. I no i do niczego niestety, no dopiero później jak już, no. Chociaż teraz to i tak już za późno na reaktywację jego komputerka. Czemu za późno? Jemu już zasilacz mówi nie. Musiał zmienić kabel zasilania na ten od tostera. Znaczy mówił mi, że kupował dwa i jeden był w cenie dwa były w cenie jednego, więc kupił. Skorzystał z okazji. Jeszcze się upewnię, to czy nikt nie jedzie. No i możemy jechać. Borat chyba zaraz nas opuści. Tak, chyba będę musiał. Ja mam 230 mil, dojadę, poradzę sobie. O, mamy punkt apteczny. Ja nie dam rady. Zawsze dam radę. Zaś nie ma tu kluczy. No okej. Borat opanował sytuację. Nie pasały talek. Ale tutaj u mnie się znowu ruski wydzierają. Chyba, bo widziałem jakiś ruski nick, ale chyba ta CB-ka, ja się boję, że ten CB-k zerwę jak zacznę tym kręcić, ale trzeba będzie zaryzykować. Jak jeszcze raz coś powiedzą, to trzeba będzie się przemienić na kanał. Napisz im cyka, biadrasz bi. Nie, bo ja się z mną pojadą. Zobaczymy, czy z dwójki ruszy. Albo w sumie dajmy mu wyzwanie tak jak Jacken Wortomi kiedyś, czwórki. A jaka jest ta ruszka, ruska drużyna CS-a? Kamior trochę szybciej. Raż bicyka, na pewno jakoś tak. nie wiem. Bliet. Po prostu bliet. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Koreańcy i tak są lepsi. Przynajmniej w LoLu. Chyba, nie wiem. Ja się... o właśnie, tu jest ten samochód bułka. To jest chyba samochód, to nie, a nie, to nawet był, to było akurat nie stacjonarne, ale są też takie mobilne autka. O, tutaj na przykład mamy lorry, czyli taką typową ciężarówkę z lodami. Kiedyś widziałem film Borat. Jest taki film, ale to nie jest o naszym Boracie, nie przejmujcie się, on tam głównej aktorskiej roli nie ma.
ani żadnej pobocznej, ale oni właśnie jechali taką ciężarówką, o tu mamy właśnie tego burgera znowu. Oni jechali taką ciężarówką. I tam, no tam wcześniej w filmie nabawili się, nie widzieli takich innych rzeczy, no i wjeżdżają do miasta. O, patrzcie, widzicie jak teraz zajechał ładnie też tutaj. Ja nie powinienem mieć problemów. Trochę chociaż on właśnie jedzie, dlatego musiałem trochę tu wyciągnąć, ale przeszło. Musiałem trochę, no dobra. Wjechali tą ciężarówką do miasta, no i dzieci się cieszą, o, lody przyjechały, lecimy, nie? A tam za chwilę z tej takiej budki otwartej wychodzi niedźwiedź, to one wszystkie zaczęły uciekać. Znaczy to tak może nie wydaje się takie śmieszne, jak się tego nie ogląda, ale jak się ten film ogląda od początku, to nawet to nabiera sensu. Jak ktoś się oglądał, to wie, a jak ktoś nie oglądał, to może sobie obejrzeć. Film w sumie nie wiem. Nie jest jakieś tam specjalnie efekty czy coś. Prosty film. Prosty przeplot. Można powiedzieć, taki człowiek trochę z amerykańskiej wsi wyciągnięty, tylko że nie no. Takie można być bardziej miasteczką. Zachowane dość w swoich tradycjach. I wyjechali do miasta, no i wow. Po prostu takiego szoku dostali. Co tu się dzieje, nie? I co najlepsze, w tym mieście zachowywali się według zasad, które były w ich rejonie, w ich miasteczku obowiązywało. No oni tam byli w tym miasteczku, to sobie można powiedzieć trochę bezpośredni. No i to się tam potem trochę przełożyło, ale wszystko jak zwykle skończyło się pięknie i szczęśliwie. Co my tu robił? Co, świateł nie mam czy coś? Nie, światła mam. Znaczy tutaj nie jeżdżę na długich w dzień, bo nie trzeba, mam zapalone tylko obrysówki. Hej, mam tu, ja się żegnalski. Żegnalski, dobra. Już muszę, także... Mi 200 mil zostało. Będziesz po odcinku? No na pewno, stanowczo. Dobra, to... Dobra. Dzięki za towarzystwo, chociaż przez tą chwilę, no i papa. Cześć. Do usłyszenia. No. I chłopa nie ma. No, co to jest? A zrobią mnie tam z tyłu? A może mój widz jedzie? Nie wiem, naprawdę. Jeżeli coś piszę na czasie, bardzo przepraszam. Ja po wciśnięciu F9 nie widzę czatu. Jeżeli tak, to pozdrawiam. Może taba włączymy, żeby było jasne. Nie wiem, czy tutaj ktoś rozpoznaje swój nick, ale jeżeli tak, to pozdrawiam. Staram się na ogół nie pozdrawiać, ale czasami można zrobić wyjątki. Tutaj nawet jeden chyba wyprzedza, to go puścimy. Miejmy nadzieję, że nie będzie mnie alt tabował, bo są takie też trolle, śmieszki i to jest chyba bardzo dobrze znane. Tutaj też, chociaż tutaj tego mało jest naprawdę. Mniej niż w Amerykanie. Może i obydwaj są nawet moi widzowie, bo jadą równo za mną. Albo się po prostu podłączyli do konwoju i chcą robić konwój. Mi to nie przeszkadza. Jestem jak najbardziej za, żeby było im więcej graczy przede mną, za mną. To mi się bardzo podoba. Nie lubię tylko jechać za bardzo z przodu, bo jak mój internet czasami zrobi kaprys, to oni ucierpią, dlatego wolę się zawsze trzymać gdzieś z tyłu konwojów, że jeżeli hapsnie mnie taki niesmaczek ze strony internetu, to nikt nie oberwie. Ewentualnie ja sam w kogoś wjadę. No, nie wiem, musiałbym teraz znowu kliknąć F9, a to by mi przerwało nagrywanie. Muszę zmienić ten guzik. Nigdy nie mam czasu go zmienić, zawsze o tym zapominam, ale w sumie już jestem przyzwyczajony do F9. Może jakbym sobie kupił klawiaturę, która by miała dodatkowe guziki multimedialne, tak na przykład Logitech ma G1, G2, G3, chyba coś takiego, no to wtedy jak najbardziej byłbym zadowolony z tej opcji, bo na te guziki przerzuciłbym sobie nagrywanie i wtedy wszystkie guziki pozostałe od hudów i tak dalej byłyby wolne. Tak, miałbym pełną rękę, wtedy bym nie wyłączał czatów, włączając nagrywanie i tak dalej. Potem sobie po nagraniu sprawdzę, czy ktoś pisał. Ewentualnie jeszcze, jeżeli będzie się mnie trzymał, to ja go tam coś do niego odpiszę. Jeżeli jeszcze będzie się mnie trzymał. 200 mil, kawałek drogi, już połowę mamy za sobą, większą nawet. O, tutaj jacyś panowie. Raczej do nas się nie dołączą, jeżeli jadą na prosto. No nie, jadą w przeciwną stronę. No, ci za mną chyba też zniknęli. Cały tabulator. No nie wiem. Coś tam za mną jedzie, jednak mnie dogania.
Stara się. No, chcę wyprzedzać, bo ja tak trochę się rozpycham. Tutaj awaryjnych, znaczy tej migawki z tyłu na tej naczepie nie ma. To jest zwykła naczepa. Cysterna typowa. Tamtą, którą jeździłem w poprzednim odcinku, była nieco bardziej specjalna. O, teraz się nagle, o, znowu zniknął. Czy ja mam taki niski rendering graszy, czy o co chodzi? Że tak szybko się pojawił i zniknął. Dziwne. No, 56 równo jedzie. Nie ma co narzekać, ekologicznie nawet, bo miałem pełny bak. No tutaj trochę mnie kierownica zasłania, bo do tej ciężarówki sobie jeszcze kierownicy nie wyregulowałem i chyba sobie założę ten drugi rodzaj kierownicy, tą samą kierownicę, tylko odwróconą o 180 stopni, gdzie to ramienie środkowe jest na dole kierownicy, a te dwa boczne są na górze. Wtedy będę miał lepszy widok na chociażby to, co mi teraz zasłania, czyli to, co najważniejsze, i moją obecną prędkość. Teraz co jakiś czas właśnie tak skręcam prawo-lewo, bo ja siedzę tak daleko na tej tutaj moim fotelu w tej grze, że muszę sobie czasami nawet przybliżać, żeby się dowiedzieć, co tam pisze. Chociaż w Amerykanie nie ma takiej tragedii, mógłbym się jeszcze bardziej oddalić, ale uznałem, że tyle jest dostatecznie. W Eurotrucku się oddaliłem na maksa i tam czasami muszę zrobić zoomy, żeby nawet wiedzieć, ile na GPS się pisze, że ile mogę jechać. No tutaj John Deere kolega jedzie, wiezie John Deere'a, bo jednego niestety. O, tam drugi może jadą, no zjeżdżaj kolego. Zdecydowali się koledzy, widzę, na wyprzedzanie. Czyli raczej, a może i są moi widzowie, tylko po prostu zirytowali się moją przepisową jazdą i uznali, że dawaj, jedziemy. Na dwa John Deere, jakiś właściciel, widzę, niezłe przedsiębiorstwo tam ma, że sobie pozwolił na zakup dwóch takich maszyn. Szkoda, że nie ma kombajnów do przewozu. To już by mogło być zaliczane nawet jakoś tam nadgabaryt. Czekaj, mnie tak pinguje, czy on ma coś? Ja mam chyba najwyższy ping z nich wszystkich, nie? No, a to też nie zawsze. A niektórzy potrafią mieć 30 pingu i też ich szarpie. A niektórzy mogą mieć 120 i nawet płynnie. Tak jak my z Dawidem kiedyś EU2 były wyłączone, poszliśmy na jakieś mongolskie serwery i tam mieliśmy... Nie wiem, Dawid miał 100, ja miałem 120 pingu i płynnie jechaliśmy. Nie czuliśmy tego, że nawet mamy tak wysoki ping. Nie ma barierów w tych ciężarówkach, ale i tak dobrze jest wyważone wszystko, nie ma krzywych kół, bo jedzie idealnie prosto, nie dotykałem w tym momencie kierownicy na tej prostej i ładnie jechał. Trzyma się dobrze, o teraz trzeba trochę się naprościć. Mniej więcej, no. I jest idealnie, chociaż nie, trochę ucieka, trochę go krzywo zostawiłem, ale zaraz będzie zakręt w lewo, więc wyprostuje się. Ile mamy do celu? Sprawdzę. O, 85 mil, no to za chwilę będziemy. Mam nadzieję, że do tej naczepy znowu się trafi proste parkowanie, bo i tak odcinek jest długi, nie chcę go jeszcze przedłużać. Na początku go trochę przedłużyłem, bo zacząłem się bawić w podpinanie, podnoszenie tych nóżek. Fajne symulowanie realnego świata, ale niekoniecznie na takim długim dystansie. Bo to wiadomo, później schodzi z renderingiem takiego filmu. Rendering jeszcze jestem w stanie przetrwać, bo jeżeli byłoby nawet bardzo źle, to mogę komputer na noc zostawić, niech on to sobie renderuje. Szkoda tylko, że w programie, którym ja renderuję, czyli zazwyczaj jest to Movie Studio do Let's Playów, nie ma takiej funkcji, jak jest w Adobe Premierze, że można zrobić kolejkę filmów. Wiecie, składacie filmy jeden po drugim, wrzucacie je do kolejki i na przykład przez całą noc on sobie wyrenderuje 5 filmów, na rano wstajecie, patrzycie, macie OK. A tutaj nawet strach jest czasami zostawiać ten program, bo jeżeli tam dość ostro trochę tych efektów na wsadzacie, to on czasami potrafi, żeby nie powiedzieć brzydko, wyżygać się. I trzeba, jeżeli się nie ma zapisu, no to trzeba na nowo składać, a jeżeli pomyśleliśmy, mamy zapis lub możemy przywrócić autozapis, bo taką funkcję też ten program oferuje, to... No to jesteśmy w miarę uratowani, albo i nawet full uratowani. Ja już jestem doświadczony, zawsze zapisuję projekt, jak zaczynam projekt, jak mam zmontowany projekt i przed renderingiem jeszcze raz dla pewności zapisuję, że jeżeli się w czasie tego wykrzaczyć, to nie będzie problemu. Rzadko mi się wykrzacza, aczkolwiek
jak się faktycznie trochę za bardziej pobawię tym montażem, jakieś tam skomplikowane timeliny na każdą oś powrzucam, że dodatkowo animuję napis w trójwymiarze czy coś, no to ten program niestety prosty w obsłudze, bardzo łatwo się nim montuje, ale troszeczkę mocno crashów wali. No. A w Adobe Premiere wrzucamy do kolejki i już to śmiga. Aczkolwiek do Adobe jest mi się ciężko przekonać, bo mało w nim pracowałem. Co prawda ciężko mi się było przyzwyczaić do tego wszystkiego, jak tam jest poukładane, więc sobie ułożyłem tak samo jak w Vegasie, ale ten okres testowy, który był, to było dla mnie zdecydowanie za mało, żeby stwierdzić, że będzie to dla mnie praktyczne narzędzie. No po prostu za małe doświadczenie miałem i musiałem sobie jednak odpuścić, aczkolwiek mam nieco podobny program do... Aha, pod tym stoi. Mam trochę za małe doświadczenie, bo jeżeli, okej, okay, zmontować typowy display, okej, ale jeżeli trzeba by było jakiś blur zrobić czy coś, no to w Sony Movie Studio nie ma problemu, cyk, cyk, jestem, mam już zrobione i jestem ten, a tam bym musiał się uczyć to robić. Wiem, że to jest najlepszy sposób, żeby się nauczyć do tego, przekonać do tego programu, ale ja muszę mieć na to czas. Więc będę robił jakieś poważniejsze projekty, to właśnie wtedy będę korzystał z... może z tego programu, wtedy się będę musiał zmusić do tego, żeby się nauczyć, jak robić jakiś efekt. I wtedy myślę, że uzyskam swój cel. A my już jesteśmy niedaleko, myślę, bo już jedziemy jakąś landóweczką, czyli pewnie podjeżdżamy do jakiegoś miasta. Tutaj pod autostradą, albo i nad autostradą, chyba nad, bo jedziemy do góry, więc nad autostradą będziemy przecinać, no, dobrze zgadłem. O, koniki się pasą, chociaż to trochę wyglądało jak takie czarne ET. No bo nieważne. Nieważne. Za dużo się naglądałem filmów. No, 58. Te 2-3 mile to tam nikt nie zauważy, a my trochę szybciej dojedziemy. 22 mile, no to już nawet nie ma co patrzeć. Ostatni raz zerkałem. I za chwilę będziemy redukować skrzynię biegów. Powolutki przejazd przez progi zwalniające. Standardowo. I parking. Chyba że trafił mi się taki fajny rozładunek, że muszę zawieźć to na stację i to by było naprawdę super na taki ostatni odcinek, bo zdarzają się takie kursy. Rzadko, ale miałem taki kurs, że musiałem zawieźć właśnie też z jakiejś tam takiej, można powiedzieć, rafinerii do stacji benzynowej. Już myślałem, ale jednak nie, jednak nas prowadzi dalej prosto, czyli niestety na stację nie odwieziemy tego. A ta stacja jest nawet mała, a tamta, na którą wiozłem, to była o wiele większa. Tutaj nie ma się co ten, ale widzę, że już do miasta, pewnie w tym mieście już tutaj już coś czuję, że coś koło tego miasta będziemy już mieć. No już widać cel, także dobrze, wszystko mam opanowane, także już wszystko na wyczucie. Tutaj o kolego, dobrze przyhamował. No, pozdrowił. Ja miałem pierwszeństwo, więc raczej nie powinienem mi to robić za jakieś tam naginanie przepisów. Więc przypuszczam, że pozdrowił. Okej, okay. W prawo, czyli możemy na czerwonym sobie śmignąć. Ja tylko szybko redukcję do czwórki zrobię, bo tutaj jest ograniczenie w tym mieście. No i tutaj muszę sobie wyciągnąć trochę. No i tak trochę poszedłem po tym, ale dobra. Jesteśmy w stanie, mam nadzieję, że wy jesteście w stanie mi to wybaczyć. Zwłaszcza, że to jest ostatni odcinek. Nie mówię, że kończę tą serię forever. Być może kiedyś wznowię tą playlistę, albo reaktywuję ją na nieco innym poziomie. Zobaczymy. Bo wiem, że wam się podoba realne granie, dlatego serie, które wskoczą za tą serię, będą na całkiem innych warunkach. Wiem już, jakie granie wam się najbardziej podoba, takie full realne, i takim właśnie graniem będziemy się starać, takim właśnie typem gier, let's playów będziemy się starać dla was to tworzyć, znaczy ja się będę starał to tworzyć. No może Dawid trochę i pokrzyżuje plany, bo jemu jak się powie nie rób, to on jeszcze bardziej musi to zrobić. Ale mam nadzieję, mini farm jakoś się udaje go tam nakierować na dobry tor, więc myślę, że w innych grach też nie będzie problemu.
No i szczęśliwie mamy łatwe parkowanie, a i tak przejechałem. No okej, okay. Wysiadamy, ręczny zaciągnę. I teraz tak, wyluzowana ciężarówka, nie gaszę jej, niech sobie pochodzi jeszcze trochę, niech ją tam przewentyluje po tej podróży. Z tej strony, dobrze. I kręcimy. No, także oddane, za chwilę nam się pokaże rozpiska ze zlecenia. 500 mil. Tak, godzinę w grze i 2 minuty jechaliśmy. To nawet dość szybko nawet jechaliśmy. A i tak jechaliśmy przepisowo, a w innych stanach można znacznie szybciej jechać, więc jest to nawet jeszcze szybciej do zrealizowania. Z tym, że nie wiem ile mamy tych realnych minut, więc szybko już zaczynam kończyć. Był ze mną Borat, w trakcie trasy musiał niestety nas opuścić, więc nie pożegna się, więc ja się teraz pożegnam razem z nim. To by było na tyle z tego odcinka. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy śledzili tę serię razem ze mną i towarzyszyli mi podczas tras. Nie zapomnę wam tego. Trzymajcie się, cześć, cześć. I do następnego.